Co tu się dzieje? To mój towar. Zamknij się. Jest w moim domu. Nie mam z tym nic wspólnego. Odłóżcie spluwy. Ja tylko rozwożę przesyłki. Co ja tu do diabła robię? Co za dzień. Stul pysk. Przesyłka priorytetowa. Dwa dni wcześniej. Cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Gracias, cerebro, por dejarme. Gracias, cerebro, por dejarme. Wisa Hikon 7500, mieszkania 303, Filadelfia. Przeliteruj. Filadelfia. 19144. 303 na pewno? Jasne, że tak. Wiem, gdzie mieszkam. Pokwituj odbiór. Czekamy. Rajno, weź to. Mamy kilka godzin, żeby to wysłać. Ufasz tej panience? Nie mam wyboru. Carlos naraził mnie na straty. A propos Carlosa, znalazłem go. Jest w aucie. Zobacz, co mi zrobił z twarzą. Co mnie obchodzi twoja twarz? Powiem ci, jak było. Wziąłem forsę od Jesusa i się zwinąłem. Kiedy wsiadłem do samolotu, zgarnęli mnie federalni i zabrali kasę. Przysięgam. Nie wiedziałem, jak ci powiedzieć. Federalni znaleźli w walizce 700 tysięcy? Mam w to uwierzyć? Nie kłamie. Oddaj mu przysługę. Wczoraj. Wracamy do sprawy z wczoraj. Trzech zamaskowanych mężczyzn miało okraść bank Prestige na rogu Broad i Olney. Policja jednak podejrzewa, że niedoszli złodzieje wcale nie zrabowali pieniędzy. Skradli jedynie taśmę z kamer ochrony banku. Taśmy? Co za idioci. Taśmy ochrony? Serio? Nie moja wina. A czyja? To ty chciałeś napaść na bank. Ja powiedziałem tylko... Nie gaś silnika, idziemy razem. Jest nas trzech, wchodzimy i wychodzimy. Zgadza się? Co się gapicie, nie chcecie forsy? Idziemy. Dawaj gnata. Na podłogę. Nie dajcie się zabić. Róbcie, co wam każą. Szło nam idealnie. Hasi dorwał strażnika, a ja obstawiłem podłogę. Ani słowa. Miałeś tylko... Wyczyść sejf. Zatrzymaj się, Gucz. Mógłbym przysiąc, że powiedziałeś... Weź taśmy. Po to rzuciłem ci torbę, żebyś zakosił taśmy? Wyskoczyłeś z AK-47 jak Billy Kid. Myślałem, że opróżnisz kasy.
prędko, dawaj taśmę. Byłeś w skarbcu i nie widziałeś forsy? Pospiesz się, już lecę. Skoczyła mi adrenalina, nie pamiętam. Chyba nie widziałem forsy. Mimo okularów na nosie. Za bardzo się wczułeś. Spadamy. Otwórz drzwi. Mogłem załatwić tłuściocha, gdyby mój gnat wystrzelił. A co mu jest? Nie wiem, co się zacięło. Czasami nie da się wcisnąć spustu. Nie celuj we mnie. Nie zastrzelę cię, wiem, co robię. Czasami wciskam i strzela całą serię. Mogłeś zdjąć grubasa. Dorwałbym jego i jeszcze 10. Co za pech. Nie mamy nawet wozu. I tak był kradziony. Co z tego? Nikt nie jeździ 2 lata kradzionym autem. Nie kradnę codziennie nowego. To wina twojego kumpla. On zamknął drzwiczki. To twój kumpel. Mówił, że pozwoliłeś mu się wprowadzić. Ty mu pozwoliłeś. Zapytaj go. Ty pytaj, ty marudzisz. Nie ma sprawy. Dla mnie to jest nikt. Hasi, obudź się. Co jest? Kto pozwolił ci tu mieszkać? Wy obaj. To twój kumpel. Powiedział, wy obaj. Ja go nawet nie znam. To świr. Widziałam, Leo. Nieprawda. Tej nie upuść. Dziękuję. Nie jesteś już na mnie zła? Ja nie, ale panna Jackson wzywa cię do biura. Klientka na mnie doniosła. Co zrobiłeś? Uznała, że paliłem trawkę. Zalatujesz trawą. Sam widzisz. Zaczekaj. Kto cię wczoraj odbierał? Barton? To tylko kumpel. Jak się nazywa? Barton. Ma na imię Barton? Stukasz się z nim? Nie twój biznes, z kim się stukam. Zerwaliśmy tydzień temu. Gość ma fajną brykę, ale nic więcej. Wybacz, ale się zakochałam. Zrób z tym, co chcesz. Powinnaś się zwolnić. Niepotrzebnie załatwiłem ci tę fuchę. Leon, natychmiast do mnie. Mam jeszcze kilka paczek. Już. Klientka poskarżyła się, że widziała cię ze skrętem w ustach. Tak powiedziała? Przecież ja nie palę. Nie rżnij, głupka. Każdy wie, że popalasz po kątach. Łazisz ze skrętem w gębie i zalatujesz trawką. Wsadź koszulę w spodnie. Mam dosyć gadania. Zastanów się chwilę nad sobą, bo zamierzam cię wylać. Chcesz mnie wyrzucić? Mamo, przepraszam. Daruj sobie. Tym razem mówię serio. Już nigdy więcej nie usłyszysz na mnie skargi.
Potrzebuję tej pracy. Ja też, ale robisz mi złą reklamę. Proszę cię. Jestem twoim synem. Wyrzucisz na ulicę jedynego syna? Mamusiu. Ostatni raz. Masz jak w banku. Jedna skarga i wylatujesz. Ty, a nie ja. To uczciwe, mamusiu. Skończ z tą mamusią. Spójrz na Eryka. Czy Eryk mieszka w domu z mamą? Nie. Eryk przychodzi na czas i bierze się do pracy. Masz rację. Robi się późno. Muszę rozwieźć te paczki. Jeden telefon w twojej sprawie. Nie będzie żadnych skarg. Idź sobie. Kocham cię. Wynocha z mojego biura. To jakaś ściema. Masz cykora? Kto? Ty. W życiu. Jak drań się obudzi, wylatuje. Śmiejesz się? Ty możesz spadać od razu. Niemożliwe. Zapłaciłem tu kilka rachunków. Nauczcie się zarabiać. Nie będę frajerem, który na was robi. Trzeba wyżywić trzy gęby. Nie płacimy nawet czynszu. Staraliśmy się. Ze skoku na sklep wyciągasz górę tysiaka. A to trzeba podzielić na trzech. Moje życie jest warte więcej niż 300 dolców. Nie możemy nawet wejść w dilerkę. To zbyt niebezpieczne, bo ciągle wykrzykujecie moje imię. Tylko Gucci i Gucci. Zagrajmy w coś. Gucci. Winda działa? Czasami. Ale kanał. Złap mnie. Winda jednak działa? Czasami. Nie podskakuj. Zaraz zedrę ci tę koszulkę. I kto tu rządzi? Dawaj. Siedzę ci na ogonie. Czego tak walisz? Paczka dla Gonzalesa. Jest ciężka. Musisz pokwitować. Walisz trawką, stary. Żółwik. Mam zajęte ręce. Leon, masz coś dla mnie? Nie. Na pewno? Tak.
I co, nic? Może przyjdzie jutro. A kto pokwituje? Nie ja. Federalni pewnie już węszą. Po co dałaś im ten adres? Zadzwonił i pytał o adres. Nie wiedziałam. I tak trzeba gadać. Nie wiem. Pewnie nawet tego nie wysłał, a ty się pieklisz. Wysłał. Podał mi numer nadania. Zadzwoń do niego, niech ją namierzy. Nie chcę go wkurzyć. Ty ją namierz. Musisz to dla mnie zrobić. Proszę. Dawaj numer, namierzę ci ją. Zostanę tu na wypadek, gdyby przyszła. Wracaj, jak tylko się czegoś dowiesz. Aby zlokalizować przesyłkę, wciśnij 1. Co ty wyprawiasz? Namierzam. Nie z domu, idź do budki. Uważaj, co mówisz. Nie jestem twoim pachołkiem. Jajka się spaliły. Wiesz, co to oznacza? Co? Wystawiłaś nas. Niby jak? Już wcześniej nas złapali. Nie tutaj i nie z taką ilością. To może być twój ostatni dzień życia. Olej te jajka. Sprzątnij to. Wal się, Jesus. Wychodzę. Droga wolna. Dla ciebie Jezus z dziro. Twoja matka jest z dziro. Wypadł. Jestem bestią. Mów do mnie, mistrzu. Co to? Hasi to przytargał. Mówiłem ci. Skończymy tak samo. Zapalić, oddać się spać. Masz nóż? Otwieraj. Ciężkie. Co to? To chyba nie to, o czym myślę. Czy to jest to? Chyba śnie. Nie do wiary. To jest to? Tak. To chyba sen. Skąd to się wzięło? Bóg nam to zesłał. Jaki Bóg? Co jest na pudle? To błogosławieństwo. Nie mamy forsy. Z Kalifornii. Przysłali to nam, więc jest moje. Moje też. 303. To te Portorykańce z naprzeciwka. Było ich skroić, skoro oni tacy. Mam chrapkę na te laski. Musimy to sprzątnąć. Nie wierzę, kupię sobie nową eskaladę. Powiemy, że odnieśliśmy to do bazy. Podzielimy na gramy, setki, ósemki, centy. Schowaj to świństwo, słyszysz? Słyszę. Jakieś 10 paczek. 10 pełnych. A co z nim?
Kto śpi, przegrywa. Powiemy mu, że były trzy i damy mu jedną, a dziewięć podzielimy. Będzie kasa, będziemy bogaci. Wiem, kto może to kupić. Kto? Mój kuzyn Shavu. Kto? Shavu. Zapomniałem o nim. Zaraz. Dlaczego go nie skroiliśmy? Bo to mój kuzyn. Co z tego? Ty mojego obrobiłeś. Ale to był twój pomysł. Potem mogliśmy skroić twojego kuzyna. Już nie musimy. Kupi od nas wszystko. A skąd wiesz? Zaufaj mi. To kokainowy kowboj. Zamieni dychę w 20. Jak? Pracowałem dla niego jakieś 2 lata temu. Raz kazał mi przywieźć aceton do mieszkania w dzielnicy portorykańskiej. Mieszkała tam jego laska. Aceton? Zdziwiłem się. Pojechałem tam, laska otwiera drzwi, a w środku jest pełno pyłu. Myślałem, że kuchnia się pali. Wciąga mnie, a ja łapię stresa. Rozglądam się i widzę kolesia. Kogo? Koleś to jego prawa ręka. Nie chciał się przedstawić, więc nazwałem go koleś. Nie podał imienia? A pytałeś go? Wiele razy, ale nawet nie pisnął. Na czym skończyłem? No już wiem. Patrzę, jak koleś miesza w chałdzie koki i stąd ten pył. Shavu wychodzi z łazienki, wypycha mnie za drzwi, a jak kątem oka widzę maszynę. Wtedy pojąłem. Ten szczur obrabia syf. Obrabia? Tak. Goście z Dominikany pokazali im maszyny, które kompresują świństwo i pomnażają zyski. Stąd wiem, że oni to kupują. Oby. Bo jeśli nie, za tydzień obrobię drania. Dzwoń do niego. Co? Jajco, wstawaj. Kto mówi? Bro. Co jest? Musimy poważnie pogadać. O czym? Mam to cholerstwo. Uważaj na słowa. Nie będę przeklinać. Słuchaj, mam w domu 10 wrednych zdzir, które chcę puknąć. Jak wyglądają? Są piękne. Spodobają ci się. Są w twoim guście. Znasz mnie. Jeśli są za stare, nawet ich nie dotknę. Są tak młode, jak trzeba. O połowę młodsze od tych, które posuwasz teraz. Skąd masz te zdziry? Skąd mam, to mam. Jeśli chcecie się zabawić, pospieszcie się, bo inaczej one sobie pójdą. Kumasz? Kumam. Chcę je zobaczyć. Będę za minutę. Kto tam? Czekam. Co to jest? Wesołych świąt. Gianto. Fajne to. Czadowy. Podoba mi się.
Co ty tu robisz? Bawi cię to? Mam w ręku nóż. Co słychać, głąbie? Poranna chwała. Uważaj, bo wylecisz. W życiu. Albo ja wylecę. Coś ty, mama cię kocha. Prawie mnie dziś wylała. Co u niej słychać? Coś nie tak? Za co chce cię wylać? Długa historia. Nienawidzę tej pracy. Pracuję tylko po to, żeby laska się odczepiła. Żartujesz? Gdybym nie mógł kraść, rzuciłbym to. Wypłata nie pokrywa rachunków. Mam to samo. Co masz? To samo. Nienawidzę cię. Dlaczego? Mieszkasz z piękną kobietą, która ci gotuje i robi pranie. Nie stać mnie, żeby się wynieść. Rusz tyłek i przetrzepuj pudła. Co ty na to? Super. Wiesz, ile za to wezmę? 10 kafli. Pójdę do sandu znajomego jubilera. Rusz się, człowieku, jesteś w Ameryce. Poczuj pieniądz. Ile rąk dotykało tego pudła? Myślisz, że mnie oskarżą? Pójdę do Larry'ego Kinga i powiem, że to dyskryminacja po latach pracy. Zachowujesz się jak bogacz. Nieprawda. Wczuj się w mój klimat. Nie mogę, muszę załadować pudła. Dobra. Wyluzuj, chłopie. Pozdrów mamę. Chyba mogę ją pozdrowić. Wybacz, trzym się. Aby zlokalizować przesyłkę, wciśnij 1. Pamiętasz mojego kuzyna? Pracował dla ciebie? Pamiętam. Dzwonił do mnie i mówił, że ma w domu kilka lasek. Chce, żebym je zobaczył. Super, zawsze chętnie kogoś puknę. Nie mówię o takich laskach, tylko wiesz o czym. Pewnych słów nie można mówić głośno. Myślisz, że masz to plustwa? W domowym telefonie ciągle słyszę echo. Parszywi federalni. Mówił o 10 laskach. Skąd je ma? Pewnie kogoś skroił. Dlatego cię zabrałem. Nie ufam tym błaznom. Wiesz, że chronię twój zadek. To nie szkółka. Nie lecę w kulki. To lubię. Musiałem go dzwonić. Dołował mi dochód. Trzeba było odłożyć względy rodzinne. Pilnuj go i tych jego kolesiów. Oni nic, tylko kroją cwaniaków. Dlatego mam kamizelkę. Mogłeś mnie ostrzec. Włożyłbym swoją na wypadek, gdyby zaczęli świrować. Pamiętasz Dusa? Z zachodniej Filadelfii. Pamiętasz? To oni go dopadli. Serio? Chodź tu i pomóż mi wstać. Zamknij się. Nie musisz mnie zabijać.
Ciągle zrywa sobie taśmę. Trzaśnij go. Co ty? Czekaj. Teraz spróbuj drzeć japę. Co ty robisz? Miałeś go trzasnąć. Myślałem, że chlasnąć. Tym większe dno, że to był kuzyn Dusa, Gucz, kumpel Brodiego. 303. Bingo. Co robisz? Wykładam je. Jeśli przyjdą nas okraść, nie będą musieli długo szukać. To mój kuzyn, nie obrobi nas. Co z tego, że kuzyn? Tak samo gadał mój kuzyn. Nie świruj. Zostaw jedną, resztę schowaj. To im wystarczy, żeby ocenić. Dostaną resztę, jak wrócą z forsą. Słyszę cię. Jak leci? Co tak długo? Byłem w kiblu. To czuć. Mój kuzyn, Szawu, Szawu to jest Gucz. Cześć. A ty jesteś? Spragniony. Przynieś mu coś do picia. Jak ci na imię? Masz piwo? Sprawdź, czy jest piwo. Twoje imię znam, Szawu. A twoje? Jest moje. Ty jesteś Gucz? Gucz. Miło cię poznać. Cheeseburger i krążki cebulowe. Co to ma być? Wybacz mu, jeździł całą noc. Niech się przejedzie do łóżka. To jest jego łóżko. Chcesz krzesło? Przejdźmy do interesów. Gdzie są zdziry? Jedna jest tu. Masz coś ostrego? Dobra rzecz. Jest ich 10? Jeszcze 9. Rozbiera nawet zakonnicę. Pokaż resztę. Wesołych świąt. Skąd masz ten koks? Prosto z Puerto Rico. Nieważne skąd jest, ważne dokąd pójdzie. Musimy go dzisiaj spylić. Albo odpuszczacie interes życia, albo gadacie o forsie. Mogę zadzwonić? Wali, wchodzę w to. To rozumiem. Ile chcesz, Gucz? Opylicie paczkę za jakieś 24 tysiące, więc jeśli bierzesz wszystko, to 20 za sztukę. Dwadzieścia to trochę drogo, Sosa. Bardzo. Za to można kupić dwa razy tyle. Zwróci ci się, nic nie ryzykujesz. Ja nie. Ilu znasz łebków, którzy dadzą ci dychę od ręki? Ja nikogo, więc ty też nie. Uwolnię was od tego świństwa. Czysty zysk. Paczka za 15 i dziś macie w ręku 150 kafli. Dzisiaj? Wystarczą 2 godziny. To jak, stary? Wyluzuj.
Umowa stoi? 15 to nieźle. Zgoda. Ale musicie wrócić w ciągu 2 godzin. Macie 2 godziny. Co ty wyrabiasz? Biorę towar i wrócę z forsą. Nie świruj. Wrócisz, to dostaniesz. Będą na was czekać. Wrócicie po zdziry później. Nie uciekną wam. Zgoda. W porządku. 2 godziny. Tak się to robi. Co ty na to? Obłowimy się po pachy. Wiesz, ile zrobię z tego działek? Takiego koksu nie widziałem od 93. Kupię Cadillaca za skórzaną tapicerką. A jak ktoś będzie chciał się przejechać, powiem, nic z tego. Nie byłeś ze mną, kiedy byłem goły. Będzie lśnił jak lustro. Wiesz, co trzeba zrobić? Magazyn. Co tak długo? Przez ten głupi telefon. Co mówili? To nie jest poprawny numer przesyłki. Jeden znak, namierzyła się ją czy nie? 1Z9. Nie dało się. Dlaczego? Właśnie ci mówię. Nie mogłam podać numeru. Zamknij się, to dokończę. Co robiłaś tyle czasu? Nie 5, tylko 9, głupia szmato. Namierzałam. Namierzałaś? Tak. To czosnek? Dzięki. Ale pycha. Poszłaś coś zjeść? I co z tego? Byłam głodna. Mogłeś nie pluć do mojego żarcia. Dałem ci proste zadanie, a ty nawalasz. Telefon nie działał. To nie moja wina. Jak zwykle. Jesus. Hola, Bodega. Witaj, Bodega. Dostałeś? Jeszcze nie doszła. Jak to? Nie doszła. Sprawdziłem, że dostarczyli ją kilka godzin temu. Tu nie doszła. Gościu mówił, że nic dla mnie nie ma. Spytaj dziewczynę. Stoi obok. Dlaczego mówią, że jest dostarczona? Nie wiem, koleś mówił, że nic nie ma. Kto? To ten skunks. On ją ukradł. Kto? Kurier. To musiał być on. Dlatego miał taką wesołą gębę. Znajdę drania, zaufaj mi. Zrób to. Jeśli kłamiesz, pożałujesz, że nie masz na imię Jezus. Co mówił? Musimy znaleźć złodzieja. Jakiego? Odbiło ci? Zabrałeś mi towar? Kradniesz towar Jezusa?
Motherfucker, you wanna die? Huh? Chcesz zginąć? Gdzie mój towar? Nie mogę tak nawijać. Co ty robisz? Gdzie mój towar, Wazo? Spróbuję go dorwać. A ty gdzie? Z tobą. Po co? Ja wiem, że jesteś rąbnięty. Cześć, laski. Co z wami? Co u was? Jak leci? Pytam, co słychać? Kurier z NDA. Wziąłem was za prostytutki. Chciałem was poderwać. Nie byłoby cię na nas stać. Nie byłoby cię stać. Słuchajcie. Pokazujesz mi palec? Zapomnij o niej. Wystarczy mi zioło. Mam tu gdzieś skręta. Czas zakurzyć. Muszę jechać na Shelton i doładować. Skoro bierzemy kasę, weźmy też maszynę. Zastanawiam się, czy nie skończyć z tą zabawą. Wypisać się. Mówię serio. Wiem, że gadałem o tym setki razy, ale tym razem powaga. To koniec. Jeden numer nie zaszkodzi. Nary to ślepy zaułek. Mam dość. Muszę wydeptać własną ścieżkę. Nie wiem jeszcze, dokąd pójdę, ale... Mając 500 kafli, dam radę. Ty też możesz się wymiksować. Nie mam tyle kasy. Nie starczy na rachunki. Czasem trzeba zaryzykować. Ja kiedyś też nie słuchałem rad. Obiecaj mi jedno. Zawsze pamiętaj, po co to robisz. Jeśli to nie jest warte śmierci, nie wchodź w to. Przecież tylko to się liczy. Czaisz? Czaję. Już czuję się jak wolny człowiek. Pokręcimy się po okolicy. Wypatruj szarego wozu NDA. Tylko nie rób mi jazdy. Myślisz, że nie umiem się zachować? Nie umiesz. Jeśli nie chcesz mnie słuchać, wracaj na górę. Uspokój się. Dam radę, wyluzuj. Ile tu było? Kilkaset kafli. Kilkaset? Tak. Myślałem, że masz tego więcej. Już nie mam. Kto wiedział o tej melinie? Nikt poza tobą. Ja nie wziąłem forsy. Wiesz o tym, prawda?
Muszę pomyśleć. Tobie ufam, przecież wiesz. Cześć, chłopaki. Na co się gapisz? On tu pracuje, wyluzuj. Ktokolwiek tu wlazł, musiał mieć brykę. Zabrał też maszynę, a to było ciężkie cholerstwo. Podjechali bryką, załadowali na tył i odjechali. Dorwijmy drania. Co ty robisz? Nic. Co robisz? Opieram się i tyle. Właź do środka, łachudro. Znasz Allaha? Gdzie oni są? Zwykle widać ich wszędzie, a dziś ani jednego. Wyluzuj, co się tak wściekasz? Nie wiesz tego, co ja wiem. O czym ty mówisz? Pamiętasz Hektora? Koleś, z którym pracowałeś. Dzwoni raz do mnie i gada jak potłuczony. Dziękuję mi. Dzięki ci, Jezu. Przywieź cały towar. Połowa jest na ulicy. Mam to gdzieś. Przywoź natychmiast. Przyjeżdżam, a drzwi otwiera mi wielki drań. Twój kumpel już czeka. Jest wszystko? Nie ma nawet połowy. Masz na imię Jezus? Jezus. Jestem Bodega Diablo, a to mój kolega Rhino. Nazywam go Kostuchą. Jak będziesz kłamał, dowiesz się dlaczego. Zabawne, gadałem z twoim kumplem i wydaje mi się, jakbym znał cię całe życie. Wiem o twojej matce i o twoim ojcu. Niech spoczywa w pokoju. Musisz być ze mną szczery. Kilka dni temu wysłałem twojemu koledze paczkę. Twierdzi, że nigdy jej nie dostał. Mówi, że ty ją masz. Morda w kubeł. Gdzie jest mój towar? Mało nie popuściłem. Bałem się mówić, że nie mam jego syfu. Co powiedziałeś? Nie siedziałem cicho. Wyznałem mu prawdę. Posłuchajcie. Spojrzałem w oczy śmierci i powiedziałem: nie wiem, co mówił Hektor, ale nie wierzę, że ukradł towar. Znam gościa całe życie. Daję głowę, że nie jest złodziejem. Odzyskamy forsę, tylko go wypuśćcie. Tak mu powiedziałeś? Gdybyś wiedziała. A on na to? Zamknij się. Zwalniam twojego szefa. Teraz ty dla mnie pracujesz. Pomyślałem sobie, musiałbym zwariować, żeby pracować dla takiego Meksykańca. Miałbym skończyć tak samo? Więc spojrzałem mu w oczy i powiedziałem to, co każdy by powiedział. Co? Tak jest. Nie ma głupi. Przyda mi się kontakt w Kalifornii. To on, zgadza się?
To musi być on. Daj spluwę. Zostań w wozie. Nie ruszaj się. Gdzie jest mój towar? Nadał pan u nas przesyłkę? Wiesz, o czym gadam? W porządku, niech pan mnie nie podkabluje. Już sprzedałeś cały towar? Nie wiem, o czym pani mówi. Dobrze wiesz, o czym. Nie kłam. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiesz? Nie wozimy przy sobie gotówki. Mam tylko to. Co to jest? Sztuczne złoto? Nie noszę takiego. Nie chciałem pani obrazić. Obróć się. Całkowicie. Co ty tu robisz? Za długo się grzebałeś. Odwróć się. Miałem się obrócić. To chyba nie on. Jak to nie on? To nie on. Nie ja. Zamknij się. Wyluzuj. Co teraz? Spadamy stąd. A to? Zabieraj. Opchnę to. Mogę coś powiedzieć? Bez obrazy. Bardzo ładny strój. Buty, bluzka. Dziękuję. Zabieraj tyłek z wozu. A ty się odwróć. Ale laska. Szawu? Nie gadaj. Zamknij się. Dobra, chyba tak. Co jest? To był szawu. Coś wyskoczyło. Nie wyrobi się do rana. Tego się bałem. Dlaczego nie za 2 godziny? Nie wiem. No właśnie. Dobrze, że nie zabrał towaru. Spoko, będzie dobrze. Do jutra on się może obudzić. W życiu. On pewnie chce nas wrobić. Nie wrobi nas to mój kuzyn. Jak mówi jutro, to znaczy, że jutro. Dlaczego obiecywał 2 godziny? Co to znaczy? To znaczy, że świętujemy. Znasz tę małą pokręconą laskę Kirę? Niech weźmie kilka kumpelek i nas rozkręci. A jutro będziemy gotowi. Nie zbawi nas te parę godzin. Dzwonię do niej. Ja chcę tę młodą Chinkę. Najpierw zakręcimy, a potem się wkręcimy. Powiedz jej, że to nie ściema. Co robicie? Wpadnijcie do nas na wygibasy za trochę kasy. Co tam masz? Aceton. Ciecz łatwopalny. Dobra, powiem wam. To nie ja. Wziąłeś mój towar. Nie ja, ale powiem wam kto. Proszę. Jakie masz na dzisiaj plany?
Może polecimy śmigłowcem do Atlantic City i trochę pogramy? Śmieszna jesteś. Tak, to tylko pretekst. Dorobiłem się. Zadzwonię później. W czym pomóc? Co słychać? Wade, zgadza się? Tak, Wade. Potrzebna mi linka i taśma. Wolałbym mocniejszą. Proszę bardzo. Jeszcze kłódkę. Jest i kłódka. Dobra jest? Wszyscy takie biorą. Linka, kłódka, taśma. To wszystko? Jeszcze moja forsa. O czym ty gadasz? Zanim zaczniesz kłamać, opowiem ci, jaki mam w głowie obraz. Wczuj się. Gadasz z facetem, który stracił wszystko, ale wie, że ty to zabrałeś. Nie mogę się doczekać, aż zaczniesz kłamać. Kumasz? W porządku, Wu? Tak. No i dobrze. Co się tak rozluźnił, to nie koniec. Wiesz, co powiedział? Że to najlepsza kłódka, jaką ma. Tak mi powiedziałeś. Wie, co mówi. Jest niezniszczalna. Nie mogę oddychać. Sparrow, co słychać? Jak leci, Leo? Masz wioło? A czego szukasz? Co masz? Dziesiątki? Dwudziestki? A tego nie chcesz? Zostały mi tylko dwudziestki. Daj dwie. Wielkie dzięki. W porządku? Coś małe. Bo miałem je w kieszeni. Niepozorne, ale dają kopa. Zaufaj mi. Chyba powinieneś wracać do pracy. Wracaj do roboty. Gdzieś ty był? Dzwonię cały dzień. Szukałem tego gościa. Znalazłeś? Byłem wszędzie. Nigdzie go nie ma. Co się dzieje? Mów. Rozłączył się. Chcesz się ze mną zabawić? To się zabawimy. Okay. Come in, Papa.
Wszystko będzie dobrze, ochronię cię. Rhino! Rhino! Jedziemy do Filadelfii. Dzisiaj. Hello. 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 Shit. Shit. Shit, wake up. Wstawaj. Znajdę tę zdzirę, póki jest wcześnie. Jaką zdzirę? Gościa z NDA. On tam jest. Czuję go. Jadę z tobą. Po wczorajszym? Nie zostanę tu sama. Nie dam się zabić. To pewnie był bodega. Co powiedział? Nic, rozłączył się. Chce mnie wystraszyć. Za kogo on się ma? Ja nie jestem Hektorem. Ja jestem Jezus. To ja go załatwię. Pewnie, ale najpierw sprawdź drzwi. Może kurier coś zostawił. Jeśli myśli, że mnie dopadł, to zbzikował. Ja go dorwę. Jasne, że tak. Kogo dorwiesz? Tego kolesia. Co jest? Jaki koleś? Kurier. To jego chcę dorwać. Mam rację? Właśnie jego. Idziemy. Ty też. Po co? Nie mam z tym nic wspólnego. Serio? Przekonamy się. Ubieraj się. Już.
Przyda nam się więcej takich. Jasne, nie ma sprawy. Będę za minutę. Są w drodze. Jak dostaniemy kasę, przerobimy tę norę. Olać to. Znajdę nowy lokal. Mam was dosyć. Kupisz nowy lokal? Co ty gadasz? Ciesz się, że nie zabieram gratów. Wszystkie ukradłem. Co ty robisz? Ustawiam pułapki na myszy, w razie gdyby zaczęły świrować. Nie zaczną. Ile razy mam ci to powtarzać? Nie znam ich. Myślisz, że będę czekał nagi jak ta lala z 10 paczkami koki? Coś ci wyjaśnię. Po pierwsze, nie jestem z dzirą. Jeśli zaczną świrować, będą musieli mnie zabić. Dzięki, bo mnie też. To moja rodzina. Dorastałem z nim. Znam jego matkę i ojca, znam całą rodzinę. A mnie to zwisa i powiewa. Rodzinie też nie odpuszczam. To nie jest gra. 10 paczek to 10 paczek. Gangster by za to zabił. Ja też. Zabijesz mnie? Tego nie powiedziałem. Nie wmawiaj mi tego. Powiedziałem, że ktoś inny by zabił. Byle drań zabiłby za 1 paczkę. Znasz ich. Jesteś tacy jak oni. Kapuję. Ładuj tyłek do wozu. Czas na złoty deszcz. Daj mi to. Mam nadzieję, że chłopakowi nie odbije. Weź forsę. Mam. A to co? Spluwa. Myślałem, że skakanka. Zaraz wszyscy się kapną, co jest grane. Koty mogą zacząć strzelać. Nie idę bez broni. Schowaj to. Ale mam pytanie. W razie czego wyciągniesz gnata na czas? Olać wyciąganie. Powystrzelam ich przez torbę. Nie mieści się w torbie. Sam zobaczysz. Myślisz, że to zabawa? Gdzie ona jest? Przysięgam na Jezusa, że nie wiem. Nie przysięgaj na mnie. Jak masz na imię? Leo. Dokąd wczoraj zaniosłeś paczkę? Wissahickon 7500. Miałeś ją w wozie, ale nie dotarła na miejsce. Zgubiła się po drodze, a ty wiesz gdzie. Przysięgam, słuchaj. Na twoim miejscu dobrze bym się zastanowił. Bo to, czego nie wiesz, może cię zabić. Gdzie ona jest? Pozwól mi pomyśleć. Okej. 303.
Pamiętam to pudło. Dokąd je zaniosłeś? Do mieszkania. Byliśmy tam cały dzień. Nic nam nie przyniosłeś. Mówię prawdę. Zapytałem, czy nie masz czegoś dla mnie. Tego nie pamiętam. Nie pamiętasz? Dajcie mi go zabić. Zabiorę was tam. Co mówisz? Zabiorę was tam. Odłóż to. Zabierzesz mnie tam. Ale przysięgam na oczy matki, jeśli kłamiesz, to cię tam zostawię. Brody miał rację. Bóg zesłał nam to cholerstwo. Wiedział, że utknęliśmy w bagnie i wskazał nam drogę wyjścia. Nigdy już nikogo nie skroję. Nie będę napadał na banki ani sklepy. Nie będę nikogo wiązał i okradał. Koniec z tym. Już są. Zapomniałem cię zapytać, jak twoja mama? Zmarła rok temu. Nikt mi nie powiedział. Walić to. Nie wystawiłeś mnie? Niby jak? To ten sam towar, co wczoraj? Myślisz, że go podmieniłem? Już od dawna nie trzymamy się razem. Teraz światem rządzi dolar. Ja gram czysto, a ty? Co ja? Nie widziałem cię kupę czasu. Mogłeś się zeszmacić. Słyszałeś, żebym się zeszmacił? Sam mówisz, że teraz światem rządzi dolar. Zawołaj swojego kumpla. Teraz jestem dealerem. Co tak długo? Już jest. Zaczynajmy imprezę. Siema, Szawu. Siema, Gucz. A tobie jak? Gucz, prawda? Zabawny typ. Prawie cię miałem. Fajnie, że jesteście. Już miałem dzwonić. Wiesz, że masz tylko mnie. To świństwo samo się sprzeda. Wystarczy kilka telefonów. Telefony mogą cię zabić. To koka. Można przez nią zginąć. Serio? Jestem gotowy na wszystko. Dość gadki, bo stracimy wątek. Racja. Masz forsę? Tu jest. A ty masz towar? No jasne. Tak jak go odłożyliśmy. Sprawdź to. Czekaj, co robisz? Wyluzuj, nie wyluzuję. Nie ma sprawdzania. Najpierw forsa. Wprowadzasz napięcie. Nie lubię niespodzianek. Co się tak wydzieracie? Ciszej. Myślałem, że to trup. Niespodzianki. O tym mówię. Muszę przeliczyć forsę. Sprawdzę towar. Prowadź nas i nie patrz na numery. Pokaż, gdzie zaniosłeś paczkę. Sekundę, muszę pomyśleć.
Było wczoraj. Wiem, ale byłem na haju. Nie wciskaj kitu, szukaj. Co robisz? Liczę forsę. Lepiej porozkładać hajs po domu, wtedy poczujemy, ile go jest. Nigdy wcześniej nie liczyłeś forsy. Zrób pliki po 50 dwudziestek. 10 takich zestawów to 10 tysięcy. Zrób tak, jak ci mówię, a wyrwiemy się stąd jeszcze dziś. Dobra. To było tu. Kłamiesz. Nie wciskaj kitu. Wiesz, że to nie tu. Wyjrzałem stąd wczoraj i spytałem, czy coś dla mnie masz. Pamiętasz? Zgadza się. Mówiłem. Gdzie to zaniosłeś? Wszedłem tamtymi drzwiami, bo winda czasami działa. Winda działa? Czasami. Wszedłem tędy. To tutaj. Mówiłem, że mi tego nie przyniósł. Chcesz tu ściągnąć cały dom? Zamknij się. Morda w kubeł. Jesteś pewien, że to tu? Tak, jestem pewien. Musiałem pomylić adres. Co za jełop. Głupek. Macie rację, jestem głupi. Strasznie namieszałem. Spadam. Dokąd to? Wracam do pracy. Miałem wam pokazać, gdzie to zaniosłem. To tutaj. Będą mnie szukać. Będą, jeśli nie odzyskasz mojego towaru. Jak mam go odzyskać? Co mam zrobić? A to kto? Nie wiem. To twoja chata, jak to nie wiesz. Skąd mam wiedzieć? Nie mam tu kumpli. My bierzemy towar, wy forsę. Lepiej siedź cicho. Niech to szlak. Co tu się dzieje? Ktoś jest przy drzwiach. Kto to? Ten kurier. Nie otwieraj. Może ma kolejną paczkę. Paczkę? Schowaj to. To było mocne pukanie. Widzisz coś? Co tu się dzieje? Dobra, otwórz. Po co? Co jest? Cześć, wczoraj podrzuciłem wam paczkę, ale pomyliłem adresy. Jeśli mi ją oddacie, odniosę ją do właściciela. Daj mi chwilę. Mówiłem. Zamknij się. I co? Chcę zabrać paczkę. Powiedz, że odnieśliśmy ją do bazy, bo ktoś pomylił adres. Co jest grane? Macie ją? Mieliśmy. Co on wyprawia? Zamknij się. Odnieśliśmy ją do bazy, bo adres się nie zgadzał. W porządku. Masz nas za durniów? Wracaj do domu, ale już. Nie wiem, co tu się dzieje. Ja też nie wiem.
ale wiem, że to mój towar. Mój. Jest w moim domu. Za kogo się masz? Wchodzisz do mojej chaty, machasz gnatem i opowiadasz bzdury. Towar miał przyjść do mnie, ale on pomylił adresy. Nie mam z tym nic wspólnego. Odłóżcie broń. Stul pysk. Myślałeś, że przyjdziesz tu i zabierzesz towar? Nie wyjdę bez niego. Nie ma mowy. Nie wyjdziecie bez niego? Dobra. Więc weźcie to ze sobą. Spadaj stąd. Chcesz wojny? Niech to szlak. To mój kuzyn. Bierz towar. Dawaj. Gdzie tak pełzniesz, karaluchu? To za bodegę. Zawsze pamiętaj, po co to robisz. Jeśli to nie jest warte śmierci, nie wchodź w to.
Boże, obiecuję Ci, że przestanę palić zioło. Jesu? Nie chcesz tego. Naprawdę nie chcesz. Wracaj do mieszkania. Kotku. Żyjesz? Pomóż mi wstać. Chita, bierz koks. Mam go zabrać? Zabieraj. Już. Reżyseria. Scenariusz. Zdjęcia. Muzyka. Wystąpili. I get it.
Wersja polska na zlecenie kanału Plus Studio Publishing. Tekst Katarzyna Michalska. Czytał Jarek Łukomski. They're calling me cocky, I come up out the jeweler. They're calling me Rocky, it's the ice on my neck, man. The wrist in my left hand, bling like blow, you like my style. I'm headed to the bank right now. Gangsta, y'all, London, Trump.